Każdy, kto ogląda ten film, chce lub już zainwestował w kryptowaluty, i czasami robimy to po omacku. Błądzimy, kupujemy, bez większego namysłu. A czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w ogóle to robicie i czy tak na serio wierzycie, że następna Hossa będzie? A jeżeli tak, to jakie macie argumenty i co stoi właśnie za tym przekonaniem? Ja zrobiłem sobie ostatnimi czasy taki mały rachunek sumienia i chcę się dzisiaj z Wami podzielić informacjami, które wpłyną na to, że Bitcoin po prostu będzie drogi, że przebije swoje szczyty i będziemy mogli go zobaczyć po cenie, której nigdy wcześniej rzeczywiście w ogóle jeszcze nie było. Więc ja mam takie przeświadczenie, że ta hosta będzie, że to jest jej taki mały zalążek, może czeka nas nudne kilka, nawet kilkanaście miesięcy. Uważam też, że może to się ewentualnie trochę w czasie przeciągnąć, ale po prostu będzie miało miejsce. Więc wychodząc z tego założenia, chcę Wam przedstawić dzisiaj pięć takich głównych powodów, przez które jestem pewien kolejnej hosty na rynku kryptowalut, no i uargumentować, dlaczego rzeczywiście tak uważam. Zacznijmy od tego, że w USA dzieje się stosunkowo dobrze. Tak? Jest to taka wiodąca gospodarka na świecie, kluczowa wręcz, na którą patrzą praktycznie wszyscy. A jeżeli w USA jest dobrze, to z reguły na rynkach finansowych również. Prawda jest taka, że potencjalnie w najbliższym czasie mają spaść stopy procentowe, co może rzeczywiście sprawić, że będzie więcej pieniądza na rynku, nie będzie on taki drogi, no i będzie komu inwestować. Kolejna rzecz to to, że w USA spada inflacja. Jest już prawie, że osiągnięty cel inflacyjny, dzięki czemu rzeczywiście to może umocnić potencjalnie no gdzieś tam te więzi inwestycyjne ludzi, obywateli tego kraju, na poszczególnych rynkach, przez co też inni, którzy patrzą na USA jako taki, wiecie, kraj, który po prostu, no mówię, jest bardzo, bardzo dobrze zagospodarowany, dobrze sobie radzi i wytacza wizję, czy pewnego rodzaju e, po prostu trendy wręcz na całym świecie, no to jeżeli ta inflacja spada, to po prostu... Jest ok i ten Bitcoin też teoretycznie powinien na tym skorzystać, chociaż wiadomo, że z jednej strony Bitcoin jest takim, powiedzmy, antidotum na inflację, ale z drugiej, gdy jest ona obniżana, gdy mamy pozytywne wyjście z USA, to on się umacnia, rośnie i z reguły ta korelacja jest utrzymana. Kolejna rzecz to SP 500, tak? Jest to indeks 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych, który trzyma się dobrze, aktualnie rośnie od wielu miesięcy. Jest praktycznie na swoim all time high, więc SP 500 często jest też skorelowany właśnie z wyceną bitcoina. I zapowiada się, że ta wartość, która aktualnie jest na poziomie około 4750 punktów, prędzej czy później zostanie przebita. I w końcu zawędrujemy na poziomie powyżej 5000 punktów, co sprawi, że no być może jeszcze mocniej spompują te akcje amerykańskie. I tym samym pozytywnie odbije się to rykoszetem bitcoinowi. Oprócz tego, w USA. Maleją aktualnie stopy bezrobocia, czasami są troszkę większe, czasami trochę mniejsze, ale gdzieś tam tendencja ogólnie rzecz biorąc od paru lat jest spadkowa, na korzyść oczywiście osób, które są zatrudnione, dzięki czemu możemy po prostu stwierdzić, że stwarza to dalej mocne podwaliny do tego, żeby ta gospodarka kwitła i rosła. Więc gdy USA jest ok, gdy tam wszystko się trzyma i jest na swoim miejscu, to inne rynki, takie wschodzące można nazwać jakim, co by nie było, Bitcoin dalej jest, tak jak Polska w Europie Środkowo-Wschodniej, tak samo jak i Bitcoin, mogą na tym skorzystać. I to jest taki pierwszy powód, który utwierdza mnie w przekonaniu, że no, będzie tak... Mówiąc po prostu prosto dobrze. Jeżeli film Wam się podoba, to bardzo Was gorąco proszę i zachęcam do subskrypcji kanału. Pomoże mi to w dalszym rozwoju i nagrywaniu dobrej jakości filmów. Zostawcie też kciuk w górę i wyślijcie film znajomym, którzy zastanawiają się może nad inwestycją na rynku krypto, ale jeszcze nie są do końca przekonani. Kolejna rzecz to to drugi powód, że trzeba zrozumieć, tak. Największe instytucje finansowe są nastawione stricte na zarobek. Oni sobie zdają sprawę, że rynek kryptowalut to jest dla nich idealna okazja na to, żeby mocno pomnożyć kapitał. Mamy na to na pewno dowody, ponieważ już 25% wszystkich firm, których działanie jest związane z inwestowaniem, ma pewnego rodzaju zespół, który koncentruje się na obracaniu cyfrowymi aktywami. I dodatkowo są już też takie projekcje, powiedzmy, że w 2024 roku 37% instytucji finansowych będzie inwestowało w krypto. Często pośrednio, ale będzie. Więc smart money, wieloryby powoli się przygotowują na to, co nadchodzi. A ETF-y to jest świetny przykład tego, że Grubacy chcą mieć jak największą ekspozycję na bitcoina i znacznie ułatwią zakup tejże właśnie kryptowaluty dla starszych osób, dla których kupowanie krypto na ceksach lub dexach jest zbyt skomplikowane. Um, e, trzeba też pamiętać, że ten instrument nie będzie, wiecie, super popularny od samego startu, nie zmienia to jednak faktu, że z biegiem czasu przyciągnie do siebie osoby starsze które no, statystycznie władają znacznie większym kapitałem. Nie wiem, czy wiecie, ale średnia wieku milionerów dolarowych to jest około 58 lat, 61 w zależności od kraju. Są to często osoby, które dorabiają się całe życie, 20, 30, 40 lat pracują, żeby tą bańkę dolców mieć. To są osoby nazywane tak zwanymi high net worth value. Często w ten indeks nie jest wliczona wycena ich głównej nieruchomości, czyli domu lub mieszkania, w którym po prostu zamieszkują, żeby nie zakłamać wartości płynnych asetów które mogą inwestować. Więc jeżeli ktoś ma płynne milion dolarów, to jest z definicji rzeczywiście milionerem. Taka najbardziej hardkorowa definicja to to, że musi jeszcze zarabiać chociaż milion dolarów rocznie, ale jest to najcięższe do osiągnięcia definicja takich osób na legalu jest na świecie około 600-700 tysięcy w chwili obecnej, czyli powiedzmy Jedna na 10 tysięcy dorosłych osób średnio na świecie zarabia ten milion dolarów. Ale mowa o osobach, którzy po prostu mają milion dolarów majątku, co jest znacznie, znacznie łatwiejsze do zgromadzenia. I tych osób jest ponad 50 kilka milionów na świecie, więc można powiedzieć, że jedna na sto paręnaście osób dorosłych, które obecnie zamieszkują nasz, naszą planetę, ma ten milion dolarów w płynnych asetach, ma takie zasoby inwestycyjne. Jeżeli te osoby po prostu w jakiś sposób zachęci się poprzez na przykład ułatwienie procesu inwestycyjnego, niższe opodatkowanie, łatwiejsze regulacje, czy no szereg gdzieś tam benefitów, które płyną przykładowo z inwestowania w etf -y, co w rzeczy samej upraszcza po prostu fakt inwestowania w bitcoina, to prędzej czy później to się na pewno odbije z nawiązką i pozytywnie wpłynie na wycenę kryptowalut. Teraz mieliśmy. you przykład żywy tego, że ludzie grali pod wydarzenie, że Bitcoin był wywindowany, bo ludzie mieli duże gdzieś tam pokłady nadziei związane z tym, że ten Bitcoin jeszcze wzrośnie po ETF-ach, tak się nie stało, co też rozgrywaliśmy i przygotowaliśmy się na to dobrze w naszej społeczności. Na telegramie KDP wiadomości nie nieraz was informowałem o tym, co ja robię, jak będę robił i będę dalej was informował w najbliższych takich sytuacjach, które się potencjalnie mogą wydarzyć, więc jak was jeszcze na grupy nie ma, dołączcie sobie, link do KDP wiadomości darmowej grupy jest w opisie pod tym filmem, macie pokazane, gdzie go znaleźć i co tam kliknąć. Więc załóżcie sobie Telegram, jak nie macie. Na YouTube też nagrywałem taki film. On jest w prawym górnym rogu teraz przypięty i e, gdzie powiedziałem, co właśnie zrobić na wypadek i jak przygotować się do tych ETF-ów e, i do tego scenariusza najgorszego, który właśnie się zrealizował, gdzie były spadki w wysokości prawie 20% na Bitcoinie, pomimo gdzieś tam pierwotnych, początkowych wzrostów. No i to wiecie, łączy się trochę z tym, co powiedziałem wcześniej, z tym powodem pierwszym, e, czyli powiedzmy z taką obecną sytuacją makroekonomiczną. E, inflacja, aktywów nadchodzi i nikt je nie zatrzyma, możemy tak powiedzieć, a naszym zadaniem jest się pod nią odpowiednio pozycjonować. No ale co to znaczy, tak? Bo to jest taki frazes, no kupić aktywa, czyli właśnie kryptowaluty, akcje, złoto, srebro, tak działają grubasy i tak się zabezpieczają przed inflacją, kupują też nieruchomości, żeby po prostu uchronić kapitał przed utratą wartości. A Jeżeli wy gruba sami nie jesteście, ale chcecie co nieco sobie dorobić, to jest teraz aktywny taki bonus styczniowy, noworoczny na giełdzie Bybit. Macie do odbioru 55 dolarów na start, ale to jest tylko dla osób nowych, to po pierwsze i tych, którzy mieszkają w Europie, czyli jak jesteście w Stanach lub w innym kraju poza Europą, to nie możecie z tego skorzystać, nawet jak jesteście Polakami, ale osoby, które są właśnie w Holandii, w Polsce, w Belgii czy w innych krajach tutaj ościennych, to rzeczywiście mogą sobie te 55 dolków odebrać. Co trzeba zrobić, to zarejestrować się z linku w opisie pod tym filmem. Jest on na samej górze właśnie opisu. Klikacie go, rejestrujecie się, robicie weryfikację konta i wpłacacie sobie kartą lub zenem 100 dolarów, lub z innej giełdy, tak? Sobie z Binance'a wpłacacie, z Okexa, z Zondy, cokolwiek. No i wtedy macie w przeciągu 7 dni, jak zrobicie wpłatę i 500 dolarów obrotu, czyli tam wiecie, kupicie sobie Bitcoina i sprzedacie 3 razy, czyli tam dolara prowizji zapłacicie. Macie w zakładce Rewards Hub do odebrania 55 dolarów, Bonusu. To jest aktywne tylko do końca stycznia, lub do wyczerpania miejsc. Macie w regulaminie wszystko napisane, więc warto z tego skorzystać, jak to akurat widzicie teraz, żeby wam to nie umknęło. Jest to fajny zastrzyk na start. Te pieniądze można sobie na przykład wydać na to, żeby były niższe prowizje zagrań, które wykonujecie, lub za część z nich można sobie po prostu rzeczywiście coś kupić. Macie tam trzy bonusy, chyba 20, 20 i 15 dolarów, przydzielone każdy w innej formie. I macie też pokazane na ekranie jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o resztę bonusów, bo to się łączy z taką standardową kampanią na moim kanale. Ja 10% z prowizji Wam oddaję, żebyście mieli jeszcze mniejsze, je, niż są normalnie na ByBicie, gdzie i tak są niskie. Tu macie właśnie taką wyszukiwarkę, porównywarkę, gdzie jest pokazane, ile zarobić na przykład na ByBicie, a ile na innej giełdzie z tych samych zagrań, więc po zbliżeniu, tak jak widzicie, na ByBicie tych środków mielibyście najwięcej i macie najwięcej osoby, które z niego korzystają, używając takiej samej strategii. Przy okazji, Macie również możliwość odebrania airdropów poza tymi 55 dolarami. No bo zobaczcie, ja w styczniu za sam obrót na spocie, kupowanie sobie altcoinów, przygotowanie się właśnie pod ten flash crash i wykonanie jakiegoś tam obrotu, no trochę większego, co mnie by nie było. Dostałem chyba z czterysta parędziesiąt dolarów i to w USDT, które mogłem sobie wypłacić na swoje konto, mogłem sobie zrobić z tym, co chciałem. To nie był, wiecie, bonus na prowizję, tylko normalne środki. No i macie też dostęp z kontem właśnie na Bybit z linku w opisie do Discorda, do zakładki Członek VIP, gdzie są zagrania z areny treningu, niektóre do której nabór obecnie jest zamknięty oraz Również są analizy i jakieś tam schematy, które warto na rynku wykorzystywać. I kurs Akademii Kryptowalu, czyli kurs tradingowy, gdzie macie 100 lekcji, prawie. Jako, że współpracujemy z giełdą Bajbit, to stworzyliśmy go razem, nie musicie za niego nic płacić, tylko kliknąć w swój awatar właśnie na giełdzie, pobrać kodu UID, skopiować go i wkleić właśnie na Bajbicie oraz na Akademii, żeby sobie te dwie rzeczy odebrać. Osoby, które tego słuchały, a mają konto na Bajbicie, mogą wejść na Telegrama i w przypiętej wiadomości, właśnie na KDP Wiadomości, na mojej grupie macie informacje, jak dostać 30 dolarów USDT na start dzięki właśnie byciu już zarejestrowanym na BYBIT oraz jak skorzystać z tych wszystkich bonusów, o których powiedziałem przed chwilą. Kolejny powód, który utwierdza mnie w przekonaniu, że ta hossa znowu nadejdzie, to to, że żyjemy w takim świecie, w takich czasach, gdzie wszystko odbywa się przez internet praktycznie, tak? I nie inaczej jest z finansami. Dla niektórych gotówka to jest ostatnia forma wolności. Jednak w systemie w porównaniu z pieniądzem elektronicznym gotówka stanowi zaledwie kilka procent. Dlatego wydaje mi się, że ludzie będą szukali alternatyw, tak? często cyfrowych, w szczególności do zbliżających się CBDCs, a takimi alternatywami z pewnością będzie bitcoin i inne najmocniejsze kryptowaluty ze względu na ich rosnącą popularność, dostępność i szybkie transakcje. Do tego dochodzi właśnie ta wolność, tak? bo ludzie nie będą chcieli być kontrolowani przez cyfrową walutę banku centralnego.

No bo jak myślicie, dlaczego politycy mówią, że krypto są złe, tak, podczas Bessy? No gdy Bitcoin osiąga nowe szczyty, narracja kompletnie się zmienia, aby przyciągnąć ulicę na ten rynek i zrzucić na nich torbę. Często tak jest i duzi gracze tak robią, więc trzeba myśleć samodzielnie, by ciągnąć wnioski z przeszłości, gdy kryptowaluty umierały już wielokrotnie. Macie też pokazany teraz właśnie na ekranie taki wykres, taką grafikę, jak to wyglądało i ile razy Bitcoin już umarł wedle mediów i za każdym razem to była bójda więc wracał na właściwe tory i rosną dalej. Czwarty powód to to, że według mnie kryptowaluty są jedną z najlepszych alternatywnych inwestycji w stosunku np. do krusów, do akcji, różnych kolekcji czy nawet win, tak? Jest takie słowo scarcity, co oznacza, że Bitcoin, tak nazwany, jest dobrem unikalnym, powiedzmy wyjątkowym, które jest niepodrabialne, jest jego ograniczona liczba sztuk, jest pożądane przez kolekcjonerów czy przez osoby, które szukają zasobów, które po prostu no, nie są masowo produkowane. Tak? I prawda jest taka, że będąc takim dobrem, które jest deflacyjne. Jest to świetna gratka dla inwestorów i kolekcjonerów, którzy po prostu alternatywnie do innych zasobów, które posiadają, czy aktywów, chcą tego bitcoina mieć w swoim portfolio. I to nie jest wcale tak, że wszyscy już o bitcoinie wiedzą, tak? Ludzi na świecie jest, wiecie, około 8 miliardów, a bitcoina ma kupione 300-400 milionów ludzi w chwili obecnej, wedle różnych szacunków. Macie teraz na ekranie jedne z badań, które właśnie przytaczam, ale to wiecie, wiele ankiet było robionych, nie ma dokładnej liczby, co by nie było kilkaset milionów osób, miało związek pośrednio, czy Bezpośrednio z zakupem kryptowalut i dalej je posiada, tak? Idąc dalej, tak, Bitcoinów zostało sporo zgubionych, skradzionych, więc co z tego, że mamy tam 19,5 miliona sztuk w chwili obecnej i dochodzi ich tam około 1000 czy 1200 sztuk dziennie, a niedługo od kwietnia już mniej, jeżeli dużo z nich jest po prostu już dawno zagubionych, bo ktoś miał je na jakimś dysku kilka lat temu wyrzucił na śmietnik, tu macie na przykład pokazaną taką śmieszną, no, dla kogoś śmieszną, dlatego śmieszną sytuację sprzed lat gdzie ktoś wyrzucił dysk warty tam naprawdę dziesiątki czy setki milionów dolarów, gdzie miał bitcoiny i szuka go do teraz, tam angażuje władze miasta, żeby mu pomogły, śmieciarki przeczesują teren, tam ma im odpalić połowę, nie chcieli się godzić, no taka wiecie, komedia wręcz, nie? Ale no, ta osoba jest w ostrej rozsypce, no bo jednak te bitcoiny kiedyś miała, potem wyrzuciła kompa i o nich zapomniała. Teraz nie trzeba, wiecie, mieć ich na dysku, można sobie kupić Ledgera, mieć na giełdzie, co tam chcecie. Na giełdzie się wszystkich nie poleca jednak, ale no tak to wygląda. Więc wiecie, zakłada się, że kilka milionów sztuk jest zagubionych, skradzionych i nie można po prostu się ich pozbyć no i to sprawia, że jest ich realnie mniej. Na chwilę przerwę, bo w prawym górnym rogu wyświetla Wam się teraz darmowe szkolenie od A do Z, gdzie pokazuje jak zacząć z rynkiem krypto i jak się tego wszystkiego nauczyć, więc jeżeli jesteście tutaj nowi od paru miesięcy, paru nastu, to zachęcam do sprawdzenia. W opisie pod tym filmem również są trzy playlisty, gdzie znajdziecie te wszystkie właśnie zagadnienia. Po kolei możecie sobie je przeklikać i zobaczyć, a na naszym Discordzie, jako Tradingu, do którego również jest bezpłatny dostęp, macie możliwość dołączenia z linku w opisie i Macie tam szereg różnego rodzaju analiz, zagrań, poradników, airdropów, które pomogą Wam po prostu w takim bieżącym operowaniu na rynku kryptowalut. Każdego dnia jest tam nasz cały team, który czeka, żeby Wam to wszystko pokazać, więc zachęcam do sprawdzenia. I kolejny fakt to to, że w rękach państw również jest sporo bitcoinów. Oni ich nie upłynniają, bo pochodzą z różnego rodzaju spraw sądowych, karnych. Są to bitcoiny pozyskane właśnie od ludzi, którzy, którzy różnego rodzaju przewinienia poczynili i stracili je w ten czy inny sposób. Więc z uwagi na zabezpieczenie właśnie tych pozyskanych środków, one są w całym procesie sądowym, sprawy w toku, przez co no nie można się ich pozbyć i cały czas nie są realnie w podaży rynkowej, tylko są gdzieś tam schowane i Czekają na lepsze czasy, zostaną uwolnione. Do tego właśnie momentu może nadejść Hossa, halving i dalej ich nie będzie, więc realnie kilka milionów sztuk bitcoinów jest schowanych, zniszczonych, zgubionych i po prostu ich prawie, że no, na pewno nigdy w obiegu nie będzie lub będzie tylko niewielka część z tych, o których powiedziałem, co sprawia, że takie sytuacje każdego roku się dzieją, jest ich coraz więcej i tych bitcoinów po prostu jest coraz mniej. Ludzie zapominają dostępów, haseł, wyślą na zły adres jakieś te bitcoiny, no różnie bywa, tak? I kolejna rzecz to to, która się z tym wiąże, że po halvingu, który nadciąga już w kwietniu lub na przełomie kwietnia i maja Bitcoina będzie znowu dwukrotnie ciężej wykopać, więc sprawi to, że będzie dużo mniej inflacyjny, ta inflacja będzie już naprawdę mikroskopijna, mniejsza niż w Stanach Zjednoczonych w chwili obecnej. No a sytuacja, którą mamy obecnie, czyli ten dziki ride z 15,5 tysiąca dolarów na 49 tysięcy, czyli ogromne wzrosty, pokazuje nam, że ta kryptowaluta ma się dobrze i ponad 200% wzrostu w 14 czy 13 miesięcy jest czymś no, niebagatelnym i trzeba to zaobserwować i podkreślić. Więc Bitcoin pokazał pazur, e, ponownie przyciągnął szersze inwestorów, która już tutaj zostanie według mnie na dłużej. A z reguły halving zawsze też parę miesięcy e, po nim pokazywał, że ta deflacyjność jest w cenie, i inwestorzy doceniają to, że bitcoina jest mniej. To trochę tak jak z obrazami, tak, że macie artystkę, która ma 80 lat, wyprodukowała 116 obrazów, maluje jeszcze dwa, umiera. Dopiero po śmierci yy, po prostu... Te walory estetyczne, ale nie jako osoby, tylko tego, co gdzieś tam wyprodukowała, pędzlem, są doceniane. Z uwagi na to, że ludzie mają już pewność, że więcej ich nie powstanie, tak? Czyli nie ma inflacji, nie ma większej ilości dóbr wyprodukowanych z pod jej ręki. Tak samo jest z Bitcoinem. Jeżeli ktoś coś jest namacalne, jest dokładnie ustanowione i nie można tego podważyć, to ludzie mają pewność, że tak będzie, dzięki czemu mogą inwestować w coś, co jest policzalne i wiedzą, jaki będzie przepływ kapitału w przyszłości i przepływ po prostu no, liczby sztuk w obiegu. Taka gratka dla osób, które właśnie są na innych giełdach, które tradują, bo wiem, że mnie też traderzy oglądają, e, którzy na przykład są na Binance czy gdzieś indziej, na jakiejś Maxi, Bitgecie, cokolwiek i chcą te osoby odebrać 200 dolarów w pozycji, to mogą sobie to teraz zrobić, jest taka od paru dni aktywna kampania na ByBicie, gdzie macie 200 dolarów w pozycji na Bitcoinie lub Ethereum i to jest long lub short, na której z tych kryptowalut wybieracie to sobie sami i gdy zarobicie, co jest świetne, możecie to sobie wszystko wypłacić, a gdy stracicie, nic nie tracicie, bo nie gracie swoim kapitałem, tylko ByBit wam daje na pierwszą pozycję. Więc niech nie korzystają z tego osoby nowe bez doświadczenia, bo to jest dźwignia. Pamiętajcie, jest to 20 dolarów na dźwignię razy 10. Ale jeżeli ktoś chce spróbować, to niech sobie śmiało to odbierze, szczególnie jeżeli aktualnie korzysta z innej giełdy, gdzie ma wyższe prowizje. Link jest w opisie, to jest ten link właśnie, gdzie tam odbierz 200 dolarów tam w zagraniu na Bitcoinie lub Ethereum. To jest ten. Klikacie, rejestrujecie się KYC, wpłacacie 100 dolarów. I wtedy możecie sobie tę pozycję odebrać, a potem nawet te 100 dolarów wypłacić, jeżeli Wam się nie spodoba. Pamiętajcie o weryfikacji, bo inaczej tego nie dostaniecie. To jest kluczowy parametr. W zakładce Rewards Hub będziecie mieli to do odebrania. osoby, które właśnie operują większym kapitałem, na przykład tam 3000, 6000 dolarów, 100 tysięcy dolarów, mają dodatkowe bonusy. Macie pokazane na ekranie. Nawet do 30 tysięcy dolarów USDT do odebrania. I to nie są kupony na prowizję, tylko prawdziwe siano, z którym zrobicie sobie potem co chcecie. Więc to się wszystko łączy. Czyli można z tego skorzystać przy okazji z tego cashbacka i reszty benefitów, o których mówiłem wcześniej. I piąty powód, który warto zaobserwować a propos właśnie potencjalnych wzrostów na Bitcoinie, i tego, że jestem no wręcz pewny tej najbliższej hosty w tej czy innej formie, to to, że następuje wymiana pokoleniowa, tak? I to może brzmi brutalnie, szczególnie dla osób, które są trochę starsze, ale jest nieuniknione i łączy się z punktem numer dwa, bo młodym ludziom, ten pomysł alternatywnych pieniędzy na pewno się spodoba, gdy dowiedzą się o tym, że bitcoin to ich własne aktywo, tak? które kontrolują, e, które no, mają w zarządzaniu, to jest ich zasób, mogą sobie je schować, e, przemieścić się z tym, możecie sobie zapisać klucz prywatny, te seed phrases e, w jakimś notatniku, książce nie wiem, na ręku, chociaż się nie poleca, albo na ręku i na pośladku, wtedy nie będą mogli wam sprawdzić na raz, bo będzie rozdzielone. I sobie lecicie samolotem, macie 100 tysięcy dolarów na sobie i nikt o tym nie wie, tak? A weźcie sobie, weźcie 100 tysięcy dolarów w złocie albo w kaszu, powodzenia, tak? Bez zgłaszania tego nigdzie. Więc, no, o pieniądzach w banku, nie można tego powiedzieć, że ma się nad, nim, nad nimi pełną kontrolę, jednak ktoś tym wszystkim zarządza, więc uważam, że taka wymiana pokoleniowa ludzie nowi, którzy też wiecie, przechodzą przez tą cyfryzację, uczą się tych wszystkich parametrów, technikaliów i cały czas kształcą no, w telefonie, tam wiecie, operują w marketingu, w social media, to dla nich jest to wszystkich łatwiejsze dla osób, które mają po 20, 25 lat, 15 i będą te osoby z roku na rok rosły i co rok będzie nowa gama takich wczesnych inwestorów, którzy pierwsze co wybiorą kryptowaluty, a nie jakieś akcje i tak dalej, co też ten rynek będzie napędzać, bo to Będą się starzeć i będą miały coraz więcej pieniędzy, albo dostawały będą spadki od swoich rodziców i prędzej niż oni te kryptowaluty czy Bitcoina zakupią, tak? Więc teraz najbliższe parę lat to właśnie takie również e, momenty i Czas, kiedy ta wymiana pokoleniowa będzie na pewno postępować. Więc wiecie, dla wielu starszych osób ten rynek krypto to jest wciąż taka zagadka. Słyszą o nim tylko z masowych mediów, dlatego są przewrażliwieni i nie chcą tego dotykać. Słyszeli o jakichś skamach, oszustach, a osoby, które mają, wiecie, swój rozum i potrafią tutaj operować, jakoś rozdzielić dobro a zło na rynku krypto, na pewno swoje zarobią, jeżeli będą postępować zgodnie z zasadami których warto się nauczyć. Ja mam taką playlistę, słuchajcie, nawet trzy na start. W opisie pod tym filmem ją znajdziecie, gdzie tłumaczę dokładnie. Jak na rynku kryptowalut operować jest to szkolenie, takie moje ta taktyki, strategie, którymi się z Wami podzieliłem, jest to darmowe. E, prawie 100 godzin wiedzy w trzech playlistach. Wybierzcie sobie, które Wam pasuje i zobaczcie od A do Z, żeby się nauczyć jeszcze przed Halfinkiem co i jak. Więc dzięki za ten dzisiejszy materiał, za obejrzenie go. E, podziękuję też sobie, że go nagrałem oczywiście zaraz, ale zostawcie kciuk w górę, subskrypcję na kanale i słyszymy się pewnie już jutro, czy pojutrze w kolejnym materiale. Na razie. Cześć.